My właśnie wyjeżdżamy z domu, spakowaliśmy się, ale słuchajcie, nie uwierzycie, pierwszy raz jedziemy na urlop z psiakami. Co tutaj się dzieje? Ja pierniczę. Zakłada ktoś łańcuchy. Ali, jak się masz? Mikuś zaraz mi odda butelkę, jak będziemy ruszać, tylko jeszcze czekamy. Ali, połóż się, leżeć. Leżeć. Tu jest oczywiście wszystko, zaraz się będziemy rozbierać, bo trasa czeka nas zacna. Jak tam jest stromo. Zobaczcie na tą drogę. Słuchajcie, jeszcze mieliśmy serię niefortunnych zdarzeń, bo zaczął nam lać grzejnik dzisiaj, więc musieliśmy go w ogóle wyłączyć. Jesteśmy trochę chorzy, tak może są z przemęczenia. Wygasiłaś? Tak. Szybkie sprawdzenie. Baterię do aparatu? Mam. Ładowarkę do aparatu? Mam. Laptopa? Wyłączyłeś samochód? Telefon twój mam. Ładowarki do telefonu? Ty masz mój telefon? Tak. No to okej. Tak, mam twój telefon. Pogoda iście zimowa. Ja się tylko rozbiorę trochę. Już są. Jedziemy wypocząć, jedziemy naładować baterię. Ja bym zawrócił po prostu. A ta droga dokąd prowadzi? No właśnie. A nie, gdzieś pizdu w ogóle. Nie, ona nie prowadzi nigdy. Przed kolejnym pakowaniem książek. Te książki kosztują nas naprawdę masę pracy. Niesamowicie dużo pracy. Jesteśmy fizycznie i psychicznie trochę zmęczeni, ale mega szczęśliwi. Dobrze, Mikuś, oddaj mi butelę w tych apartamentach, do których jedziemy. W ogóle szał, bo to są apartamenty z jacuzzi. Będziemy mieć swoje prywatne jacuzzi, także mam nadzieję, że uda nam się je zaliczyć. Byłoby super. Także cieszę się na to, a było to pod wielkim znakiem zapytania, bo wczoraj czuliśmy się kiepsko na wieczór. Moja siostra zrobiła nam taką zmasowaną akcję, co by tu kupić i co by tu się nafaszerować, żeby wyzdrowieć. To kończymy, widzimy się z trasy albo już z miejsca. Pewnie z trasy, pokażemy wam, jak tam wygląda trasa na Zakopane, bo jestem strasznie ciekawa, czy będzie śnieg, czy nie będzie śniegu. Tu jest po prostu szklanka. Tylko lepiej było nie zjeżdżać z ekspresu. Trzeba było stać na ekspresie. Zero posypanego, tu się wszystko ślizga, zobaczcie, jak tam auta stoją. Nawet tutaj nam pokazuje na GPS-ie, że jest korek, a to po prostu jak tam jest stromo. Zobaczcie na tą drogę. Tak, synku. Gdzie jest solarka jakakolwiek? Wiecie, co mnie absolutnie irytuje co roku? Tekst, że zima zaskoczyła drogowców. Ja się pytam, jak do cholery miała was zaskoczyć? Powinniście być po prostu w gotowości i czekać, aż będziecie mogli solić drogi i je odśnieżać. A nie, że za każdym razem zima zaskoczyła drogowców. Kiedy zima by drogowców nie zaskoczyła? Nie wiem, jakby w maju była? Katastrofa. Normalnie absurd. Jeszcze kawałek. No widzę, tam się potem prostuje. No ale ktoś na letnich wylądowałby za tą skarpą. A nie, na letnich to tutaj nawet... To nie wiem co. No to może był to głupi ten, ale w Bielsku się zdarzają ludzie, którzy na letnich jeżdżą całą zimę, czy tam w Warszawie. No, bo my... się dopierniczyli do płynów, do spryskiwacza, a się powinni za opony wziąć. Nie wiem, takie głupie porównanie było, mówiąc o drogowcach chwilę temu. No ale kto wie, może niektórych kierowców tak samo zima zaskakuje jak drogowców. Ale tutaj ten śnieg już jest długo, to nie tak. Jest, to widać. Tak, to widać, że to nie jest zasypane dzisiaj, bo te drzewa są po prostu zamrożone tutaj. I to widać, że to jest, już się długo utrzymuje. No całe szczęście wszyscy zachowują odstęp, tak. Jest, wiesz, bezpiecznie, nikt tak. Nie siedzi na zderzaku, no bo to by było nieprzyjemne. A tak jest spoko, no, jakoś zjedziemy po malutku. Możesz sobie jeszcze teraz zwolnić, żeby tamten za nami też się oddalił. Bo tam potem nie wiem, czy jest, nie ma skrzyżowania, jest zakręt. Nie, jest zakręt jakiś i dlatego tam tak wszyscy też spowalniają. Jeszcze musimy skoczyć do sklepu, żeby mieć coś na kolację i jutro na śniadanie i obiad. Bo po ostatnich sytuacjach w Zakopanym względem jedzenia gdzieś gdzieś góralskiego jadła, stwierdziliśmy, że będziemy sobie gotować sami. A nie miałam po prostu czasu, żeby zrobić coś w domu, żeby tylko odgrzać po prostu. A mogłam wziąć bigos, mielibyśmy na dzisiaj bigos. A w ogóle, bo tam ktoś powiedział, że ostrzegę was przed restauracją, ale nie powiem jaka to jest restauracja. No, bo to takie coś to raczej chyba przydałoby się, żeby było więcej osób, które zachorowały, bo to tak. Wiesz, myśmy jedli w restauracji, napiliśmy się gdzieś kawy i tak dalej, to mogło być więcej rzeczy. No, nam się wydaje, że to jest restauracja, no właśnie. A robić komuś taki czarny PR tak bardzo mocno, kiedy tyle osób zrezygnuje, nie mając pod to jakiejś podkładki poza tym, że srałaś i muszą ci uwierzyć na słowo. Tak, bo to jest ciężko zweryfikować. Równie dobrze ktoś mógł powiedzieć, żeśmy kupili, nie wiem, jakąś zepsute kalmanosy i je zjedli, no nie? Czy, no nie wiem, no różne rzeczy. Ja nawet miałam wam dodawać tutaj, co to było za miejsce. Nam się wydaje, że to właśnie jedzenie stamtąd. Natomiast nie możemy być, tak jak już powiedział, w 100% pewni. No i powiedział wszystko na ten temat. Mądrze. Nie mam nic do dodania. Dobrze, przejechaliśmy najgorszy kawałek, tu jest już ciut lepiej. Ale też jest lód, tylko jest płasko. Tak, zjechaliśmy z ekspresu, bo tam był jakiś wypadek, karambol. I nas GPS po prostu poprowadził tędy. Czy słusznie? No jest ciężko. Latem byłoby pięknie, no. Jest tutaj taka zimowa kraina, mówimy, że wygląda tutaj trochę jakbyśmy byli w Austrii. Nie jechaliśmy tędy nigdy i nie wiem, gdzie jesteśmy teraz. Znowu jesteśmy na drodze bez nazwy, my po prostu mamy takie szczęście. I dalej jest 50 minut. I dalej jest 50 minut, no. Wiecie, że ten czas się nie zmienia. Jedziemy. No może GPS dopasowuje do warunków, no nie? Mieliśmy jechać 2,5 godziny, jedziemy już prawie 3. I nie zmienia nam się czas, tak wytłumaczając, co tutaj widzimy na GPS-ie. No ale jak to zawsze mówimy, lepiej dojechać późno, ale w całości i bezpiecznie, niż się spieszyć i nie dojechać wcale. Wolałabym być gdzieś tam w Zakopanem, wiesz, gdzie już te drogi będą odśnieżone prawdopodobnie niż na takich wioskach, bo to wiesz, jak to zazwyczaj jest. O, rany boskie. Ja pierniczę. Czyli tutaj będą jeszcze jakieś... To i tak stoją wszyscy, więc trzeba było jechać z tym ekspresem tutaj i stać tylko tu. Tak, a nie możemy się tutaj połączyć? Co to jest za droga tu? Ja nie wiem, co to jest. Wolniej o 3 minuty, ale przynajmniej nie ma takich ten. Co tutaj się dzieje? Ja pierniczę. Zakłada ktoś łańcuchy. Ja bym zawrócił. To nie ma sensu. To nie ma sensu, tylko tam też mamy tą górę. Ale co? Którą? No tą, którą jechaliśmy. No to już damy radę nią, jechaliśmy nią. Więc ja bym zawrócił po prostu. A ta droga dokąd prowadzi? No właśnie. A nie, gdzieś pizdu w ogóle. Nie, ona nie prowadzi nigdzie. Słuchajcie, stanęliśmy na jakimś poboczu, w ogóle nie wiadomo gdzie jesteśmy. Pług posypał, solarka posypała drogę w jedną stronę. Tam auta stoją pod taką grapę, że szok. Jeden lód, nie da się po prostu praktycznie jechać, bo się człowiek tak ślizga, że absurd. Ja nie wiem, kurna, jak można, nie? Staniemy na awaryjnych chyba. Czekamy po prostu aż tam, czy tam ci pojadą do góry. Czy są zablokowani, no już wiesz, lepiej tutaj zaczekać. Też się gdzieś tam cofię, bo mi się wydaje, że ten, musisz dać chyba awaryjny po prostu, że tu stoimy, no nie? Ty też stałeś tam na tym zakręcie, ja pitole misiek. Ale ja widziałem, co się dzieje. Dobra, próbujemy wyjechać. No, pojechało. Ja pitole. Tak. Tam coś stoi, uważaj, bo nie wiadomo, o co chodzi. Czy to nie był najgorszy podjazd? Najgorszy przed nami. Współczuję wam bardzo. Ta solarka nic nie dała. Najlepsze, że Miki przebudził się, powiedział tańczę i potem znowu zasnął na 1,5 godziny. Także szalony był. Wyjechaliśmy pod tą górę. Tam jedno auto stało, ale jakoś mi się udało w końcu ruszyć. Tak. Jedziemy teraz w dół, bardzo powoli, bo jest mega ślisko. Jechała solarka, trochę posypała lewą stronę, więc lewa strona jest jakby lepsza. Ludzie w ogóle tutaj wyprzedzają, co jest dla mnie szaloną rzeczą, bo wszyscy jadą tak pomału. Mamy nadzieję tylko, że to jest ostatni zjazd, zwolnij kotuś. Się nie dziwię, że te 3 auta tam zawróciły, wiesz, że oni tak nagle wszyscy pozawracali, może dostali jakąś informację, że tam stoi wszystko i się nie da. O co chodzi? Jechaliśmy jeszcze wcześniej przed tym Armagedonem, który zobaczyliśmy i 3 auta z rzędu przed nami zawróciły, ale to było takie zawrócenie, że ja nie wiedziałam, czy oni gdzieś razem jadą i po prostu źle gdzieś pojechali, bo to tak... Nawet się nie zastanawiali, tylko po prostu pozawracali samochody. Znaczy nie byłoby problemu na pewno, gdybyśmy nie zjechali z ekspresu, bo chcieliśmy sobie, bo na ekspresie był jakiś wypadek, tam pokazywało, że 20 minut będziemy wcześniej, jak zjedziemy, wiecie, z ekspresu. Ja pomyślałem, 20 minut to jest dosyć sporo minut. Tak. A teraz jedziemy, moim zdaniem, dużo dłużej. Dużo dłużej i jeszcze nerwów nas to kosztuje masę. Tak, więc czasami warto się zastanowić, czy jest sens zjeżdżać z płaskiej drogi, idealnej, odśnieżonej, obsolonej. Jak jedziecie ekspresem, załóżmy, do Zakopanego i skręcać na jakieś boki. To trzeba wiochy, gdzie ich nie znacie, bo inaczej, jeżeli może ktoś zna te tereny tutaj i wie, co go czeka, jakie będą mniej więcej warunki, jak to wygląda w ciągu roku. Natomiast myśmy mówili, że o, nie pojedziemy przez suchą coś tam, bo wiesz, bo tam górki, a to... Tak, jeszcze tutaj mamy chyba z 15 minut już, jedziemy w dół. Tak. Po prostu w dół, na hamulcu, droga śliska. Tak. Więc jest wesoło. Nie, gdybyśmy wiedzieli, że będą takie warunki, to w życiu byśmy się nie brali dzisiaj z domu. Tylko u nas była piękna pogoda, też nie widzieliśmy, żeby zapowiadało jakieś takie załamanie pogody i jak wsiedliśmy do samochodu, to nawet u nas zaczęło tak walić śniegiem. Znaczy ja tylko żałuję tego ekspresu, to nie żałuję, że pojechaliśmy, nie. Ja żałuję tylko ekspresu, że z niego zrezygnowaliśmy, bo mogliśmy sobie jechać nawet w korku pomalutku, ale po prostu. Tak, a tutaj mamy znowu tam jakąś akcję, reakcję. To jest znowu czerwona na maksa. Mega grubą. Właściwie do samego końca jedziemy w korkach. Z ekspresu byśmy zjechali gdzieś tutaj, więc pominęlibyśmy ten cały etap, który teraz przeżywamy. Mam nadzieję, że za niedługo przywitamy się na miejscu. Jeszcze powiedzieliśmy, że jeżeli nie będzie tutaj nigdzie po drodze żadnego sklepu, to już olewamy dzisiaj i będziemy jeść puszkę dali i karmę Ality, bo nie mam nic innego. Piernika możesz zrobić. No piernika zrobię, wiem, że piernika zrobię, ale to jest... Nie najemy się piernikiem? Najemy się piernikiem. Będzie dobrze. Ja już widzę światełko w tunelu. Właściwie jak coś, to możemy się zatrzymać gdziekolwiek. Przecież możemy nawet tutaj się zatrzymać i tutaj iść. Wynająć. To i ciekawe, jak są wynajmy. No tak, to jest prawda. Ale co nam to da? I potem będziemy wracać tamtą drogą z powrotem? No ja myślę, że jutro będzie lepiej, nie? No ja też tak mam wrażenie. To jest zaskoczka po prostu pogodowa. Jak to zawsze na początku, tak jak zawsze mówię, jak jest początek zimy, to jest najgorszy okres. Ale fajnie, przyjemnie, bardzo ładnie, tak, biało. To jest plus, Gdyby droga była osolona, wiesz, nie taka śliska, to byłby luz. Tak, gdyby była czarna droga, to by było pięknie. Tak, to czarna droga to w ogóle zima nikomu nie przeszkadza. Myśmy próbowali hamować i się nie dało hamować, po prostu jechaliśmy do przodu. Tak. To takie sytuacje są najgorsze, zwłaszcza gdy cały czas masz z górki i to auto się rozpędza, nie? Tak. Hamowanie nic nie daje, nie masz gdzie zjechać, nie masz gdzie wyhamować tego samochodu, nie? Jest dobrze. Jeszcze mamy tylko 6,5 km. Ale do celu, czy co? I 21 minut będziemy mieli też. Ekspres widzę? Tak, chyba. I wróciliśmy się na ten korek. To jest najgorsze, że przeżyliśmy tyle, żeby objechać ten korek, po czym się na niego wracamy. Rewelacja. Chyba, że to jest inne, że coś się stało po prostu kawałek dalej. To właściwie chyba na tą 47 wracamy pomału. Tak, na 47, tylko jakby tutaj też nie jedą szybciej. No ale tutaj przynajmniej będzie już, wiesz, fajnie, już popatrz jaka tu jest droga. To... Tak, już prosto, bez takich górek wzniesień. Byśmy tutaj przejechali, ten, tutaj byśmy jechali sobie. No, a nie jakimiś bokami. GPS-ie, nigdy więcej GPS-ie. Ja nigdy, zawsze daję anuluj. Zawsze. Dzisiaj dałem potwierdź. Tak. A on dzisiaj od samego początku ma jakiś gorszy dzień. Zima go zaskoczyła. No i tu już jest wszystko odgarnięte. Tak, i tutaj jest mokra droga. Jest ludzie, posypana. Jedźcie, wyście tamtędy nie jechali, wy nie macie pojęcia, co to znaczy jechać przez Armagedon pogodowy. Załamanie pogodowe. No, tylko mówię, tu mielibyśmy łyży, to byśmy przyczepili. Tak trzeba było jechać. To jest najgłupsza moja decyzja dzisiejsza. A nasza wspólna przecież. No, ale ja nacisłem. Gdzie? Jedź co, koleś, mi się już nie śpieszy. To w ogóle nie jest lepiej, w ogóle. A w tej sytuacji... Jak tam wysoko, słyszę, jest jak Dubajca, mówię, jak tam wysoko. Za chwilę miejsce docelowe będzie po prawej 200 metrów, to już bliziutko. Okej, ja już chcę po prostu, słuchajcie, dzisiaj sobie drinka zrobić, nie? I powiem to z pełną tego odpowiedzialnością. A wiesz co byłoby najgorsze? Pomylić drogi. Właśnie cały czas o tym myślę. Bo tu jest jakoś tak dziwnie, wiesz? Dziwnie tu jest. Nie wiem, gdzie by to tutaj miało być. Kawałek to ma być. Jest po prawej stronie. Gdzie? No gdzie? Chrube niżne 5, to jest to chyba. No ale jesteśmy w 5, a to miało być 20 coś tam. Jesteśmy w chrube niżne 5. Jakie to miało być chrube? 20 ileś. Czekaj. Jezus, nie. Czekaj, bo ona mi podawała. Bo my wpisujemy tylko chrubę, a nie wiemy. Chrube niżne 23D. No to wpisz. Jak to dobrze jest mieć 4x4 samochód, słuchajcie. To jest niewiarygodne, nie? Chyba tu. Źle jadę. To nie tu. Za 300 metrów skręć w prawo. No nie wiem, czy tam się chcemy pchać. Zobacz, czy tutaj nie da rady. Gdzieś zawrócić. Tu nie masz jak. Szczerze to powiedziała. Co? Żeby było pomylić. No to, i to moja wina? Nie mówię, że twoja wina. Przecież siedziałeś 20 minut pod Carrefourem, kochanie. Nie chcę ci mówić, jeszcze powiedziałeś mi, jak długo czekałeś. Ja dostałem, że to jest... Chrube, wyżne, 14F. Ale ładny dom taki mogłabym mieć. Dzień dobry. Dałaby mi radę pani wysłać pineskę do was, bo gdzieś nam się tutaj przez to wszystko GPS gubi i chyba jesteśmy źle. Przejechaliśmy tego brutala, jechaliśmy do góry. My potrzebujemy jakąś pineskę albo ten, bo my tego w życiu nie zapamiętamy. Mamy 11 minut z powrotem, jeśli pojedziemy tędy. A tam jest ostro, wiesz. Hotel Tatra jest tutaj i gdzie nas kieruje? Aha, do brutala z powrotem. Tak, tylko inną chyba drogą niż jechaliśmy i nie wiem, która jest lepsza. Ta droga tutaj nie jest zła, ona zna biało po prostu, ona nie jest taka śliska jak te, wiesz, tamte, no tak, tamte były tragiczne, tutaj jest okej. Cześć! Dobrze, tam pójdziemy. Cześć, Dalenios. Ty też jesteś zestresowana, co? Dobra, pokażemy wam, jak apartament wygląda, bo jest czysto. Zostaliśmy coś na wieczór dla dorosłych, fajnie, bardzo miło. Także mega dziękujemy. Mikołaj zrobił już swój ład tutaj, dynie porozstawiał. Łóżko, komplet wypoczynkowy, tam jest aneks kuchenny, jest piekarnik, także wszystko sobie włożymy. Słuchajcie, wzięłam, zrobiłam zapas jedzenia, jakbyśmy mieli tutaj zostać trochę dłużej. Mikołaj tam szaleje. Ze względu na to, że warunki są straszne. Alita, nie możesz tak piszczeć cały czas. No chodź, no co? No dobre pieski, dobre. Tak, dobre pieski. Jeden dobry piesek i drugi dobry piesek, co daje nam sumarycznie 2 dobre pieski. Pieski były bardzo grzeczne, jak jechały całą drogę. Mikołaj też był bardzo grzeczny, tak? I tutaj na zewnątrz mamy cały taras widokowy razem z jacuzzi. Tylko nie wiem, czy z tego skorzystamy. Mam nadzieję, bo nie mamy tutaj osobnego pokoju, żeby Mikołaja po prostu zamknąć, żeby mu nie otwierać okna, jak będziemy wychodzić. No ale zobaczymy, jak to będzie. Mamy tutaj cieplutko, tu już nasze bagaże. Jeszcze tata przyniesie walizki, tak? Tak. A tobie jak się podoba? Mikołaj znalazł sobie lizaka, tak? Tata ci dał? Taki jesteś happy? A Mikołaj dzisiaj pokreślał sobie buzię. Tak. I tu rączkę też, tak? Oko sobie pokreśliłeś, tak. Ale nie jedz. Dobrze, przebierzemy Mikołaja. Jesteś gotów na przebranie? Nie! Nie? Jak to nie? Powiem wam, że jest tu ślicznie. Mamy lodówkę. Mamy tutaj wodę, zaraz mama będzie robiła tutaj porządki. Alita, ty się musisz gdzieś położyć, muszę wam znaleźć miejsca, bo to jest nie do wytrzymania, chodź. Alita jest trochę zestresowana, bo tu są płytki, a ona tylko panele i dywany, nie? Mikołaj, zamknij proszę lodówkę. Mikołaj, co mama mówiła o lodówce? Nie. Tak, mama mówiła nie otwieramy lodówki. Mamy tutaj herbatkę, mamy tutaj nawet miód, o, nawet czekoladki. Bardzo miło. Powiem wam, że super, świetnie to wygląda. Musimy dojść do siebie po tej trasie, bo było bardzo ciężko i z Juszą chyba też. Dostaniecie zaraz koniec i się położysz. Dalowina, ja w ogóle wzięłam kocyki i wszystko, bo tutaj nie brałam tylko ubrań, ale przede wszystkim kocyki, bo wiedziałam, że dziewczyny będą szaleć. Mam ci ściągnąć to? Czy co? Siad. Ali, siad. No co? No przecież się nie bójcie, już wszystko jest dobrze, no to nie jest dom. No nie jest dom, jesteście poza domem. Nowe miejsce, dziewczęta. Da, mama, ja nie. Nie dotykaj tam, chodź, ubierzemy rajtuski. Jajo. Jajo chcesz? Dobrze, zrobimy jajo. Byłeś bardzo dzielny dzisiaj, wiesz? Nie, mama. Wszyscy byliście bardzo dzielni. Tata też był bardzo dzielny i nas tutaj dotransportował przez te śniegi. Jest. O, to był ciężki, to był dojazd. Mam mandarynki, zrobię piernika jutro. Mi się wydaje, że zostaniemy tutaj do wiosny. Do wiosny, proszę Państwa, zostaniemy tutaj, gdyż my nie przyzwyczajeni do takich warunków atmosferycznych. Chodź dalej, nie? No jest dobrze. Ty zwiedzasz, nie? O, Daria musi... Daria z racji... Ty, łobuz! Z racji, że Daria nie widzi, to musi obejść całe mieszkanie, żeby sobie obniuchać, żeby wiedzieć, gdzie jest. Alita mnie ostatnio strasznie zaskoczyła, bo Daria nie widzi. I po prostu w nocy wyszła na zewnątrz, brama była otwarta i poszła w las po prostu. Ja ją wołam, szukam i nie mogę jej znaleźć. Przylatuje Alita i zaczyna jojczeć, pokazuje mi, gdzie mam iść w ogóle. Zaprowadziła mnie do Dali, ciągając mnie, trącając nosem, że mam za nią iść. Także jestem w szoku, bo Alita raczej nie pokazuje dużo mądrości, a tutaj... Zaskoczyła mnie. Po co wodę spuściłeś? 5 litrów chyba zlałeś, co? Dobrze. Chcesz bananka, tak? Damy bananka? Tak. Dobrze. To zostawimy tutaj, dobrze? Ale to trzeba obrać. Chcesz bananka? I amruk. Nie, mama. Mama ma trzymać? Dobrze, to masz. Chodź, gryza. Nie. Mikołaj, chciałeś banana chwilę temu? Nie. To co, mnie się trula? A to mnie się trula?